Wystaw! Jazda TV przedstawia rzut oka pod maskę Guida i Luigiego. Doskonale znamy tych panów z pit stopu zdobywcy złotego tłoka Zegzaka McQueena. Aby jednak poznać historię super szybkich mechaników, należy udać się do włoskiego Carsoli. Jesteśmy w Italii, czyli w domu. U wuja mia Topolino! Luigi, Guido, Camerdoni Moderni, bentornati! Zaczynali w zakładzie wulkanizacyjnym wuja Topolina. To jemu zawdzięczają znaczną część swojej wiedzy na temat opon i życia. Dawno jak Guido i Luigi pracowali u mnie, kłócili non-stop, bo i co dało się. Va bene. Wszyscy kłócimy od czasu do czasu, a przyjaciele bardziej nawet. Z czasem Guido i Luigi otworzyli własny biznes. Nie we Włoszech, ale w malowniczej chłodnicy górskiej, tuż przy kultowej trasie numer 66. Ich włoski temperament i przywiązanie do szczegółów były gwarancją sukcesu. Interes kręcił się jak profesjonalnie wyważone koło. Dopóki nie oddano drogi międzystanowej. Z dnia na dzień podróżni zaczęli omijać chłodnicę. Klienci i dochody odjechały w siną dal. Większość biznesów zamknięto lub przeniesiono. Ale nieliczni, w tym Guido i Luigi, żyli w nadziei, że dobre czasy powrócą. Nie spodziewali się chyba, że na prostą pozwoli im wyjść przypadkowa wizyta Zegzaka McQueena. To panna mia! Właśnie on pozwolił Guido i Luigiemu połączyć miłość do opon i wyścigów. Włoskim przyjaciołom pozostało jedynie dowieść swojej wartości na torze. Guido, pokaż im! Mimo ogromnej odpowiedzialności i wielkich oczekiwań fanów na całym świecie, nie zawiedli. Od tamtej pory panowie są trzonem zespołu, dzięki któremu McQueen mógł sięgnąć po 4 tytuły mistrzowskie. Pit stop. Przemierzyli z ekipą cały świat. Mieli nawet okazję ponownie odwiedzić Włochy. Ale ich domem na zawsze pozostanie chłodnica górska. To jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu! A już po przerwie Wjazda TV.